Cześć, tu Krzysiek. W dzisiejszym odcinku będziemy grabić siano, które ostatnio deszcz przeszkodził dla nas zebrać do końca, bo zaczęło padać. I trochę opowiem o zgrabiarce. Zgrabiarka Massey Ferguson. Co tu jeszcze? No, na dwie karuzele. Łącznej szerokości 6,70. Się grabi w miarę dobrze ją, tylko tam sprzedałaby się trochę szersza. Tato trochę źle zrobił, jak wybierał, no, mógł wziąć 10-metrową jakąś, no, ale się robi tym, co się ma. Tutaj mamy regulacja wysokości zębów, jak się grabi, no, drugiej karuzeli tak samo jest. Smarowanie, no niestety, tawotnicą jest, trzeba smarować dużo. Szerokość, można ją zwężyć jak trzeba trochę, do 6 metry. Co tu jeszcze? Jak na razie to zębów się mało łamało, jak robiliśmy ją przez kilka dobrych lat. W miarę i wytrzymałe zęby. O. Tutaj mamy na składanie zębów z górnej warstwy, jak się złoży ją do transportu, żeby linek nie uszkodzić. Co tu jeszcze? Kupywaliśmy ją niedaleko tutaj nas w zaprzyjaźnionym u dealera w Roltomie. No co, symbol jej to jest RK662. No, ogólnie jak na razie to nic się nie popsuło w niej. Nawet powietrze jeszcze, Michał, nikt nie poprzebijał opon nawet. Przez ten czas, co robimy, przez kilkanaście lat już ją. Ogólnie zabezpieczenie jest na sznurek jeszcze do opuszczania, żeby się w czasie transportu nie opuściło hydraulika. Na wszelki wypadek. Tutaj gniazdo hydrauliczne jest jeden przewód tylko. Jest dobrze zapięte, oświetlenie. No i wałek przekaźnika WOM z osłonami. No tutaj mamy stopkę do rozkładania, do odczepiania. No tutaj na jakich obrotach jest pisane, musi ona pracować. Na 540 minimum. O. Jeżeli jakaś firma byłaby chętna, większe zgrabiarki do przetestowania, przed kupnem byśmy mogli przetestować. Ewentualnie, jeżeli jakieś mają na tuza do ciągnika, co są, widziałem takie na hydraulikę, że można z tyłu od razu belować. Też byśmy zobaczyli, jak to jest ogólnie, się taką maszyną robi. No i co, zostawcie suba, nie zapomnijcie. No ja jadę to przegrywać, bo już deszcz trochę popsuł plany. Good.